Dzień dobry Państwu. Dzisiaj uroczyście obchodzimy w naszej ojczyźnie Święto Wojska Polskiego, które przypada w tym roku w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Mam zaszczyt w imieniu burmistrza miasta Kolno, pana Andrzeja Dudy oraz prezesa Okręgu Podlaskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, pana Ireneusza Mieczkowskiego, powitać wszystkich Państwa przybyłych na uroczystości Święta Wojska Polskiego w Kolnie. Wielce szanowni goście i patriotycznie zgromadzeni mieszkańcy Kolna. Przyszło nam żyć w czasach doniosłych i ważnych rocznic. Tym istotniejszych, że okrągłych. Niemal 2 lata temu braliśmy liczny udział w obchodach stulecia odzyskania przez naszą ojczyznę upragnionej przez 123 lata zaborów niepodległości. Dzisiaj mamy zaszczyt cieszyć się z równie okrągłej rocznicy jednej z niewielu wygranych batalii Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Od końca lipca do pierwszych dni września tego właśnie roku rozegrało się decydujące starcie Polski z bolszewikami. Krwawe zmagania toczono na przestrzeni blisko 500 kilometrów. Między Nieszawą nad Wisłą od południa, Sokalem nad Bugiem od wschodu i właśnie naszym Kolnem, które wówczas leżało tuż pod pruską granicą od północy. Od 13 do 15 sierpnia 1920 roku na wschodnich przedpolach Warszawy pod Radzyminem i Osowem rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, określana mianem Cudu nad Wisłą i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Z tych właśnie powodów pamięć o wojnie 1920 roku jest w naszym regionie ciągle żywa. Dzieje się tak między innymi dzięki inicjatywom prezesa Podlaskiego Okręgu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej imieniu marszałka Józefa Piłsudskiego, pana Ireneusza Mieczkowskiego. On to stał się założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Kawaleryjskiego Podlaskiej Brygady Kawalerii. Wraz ze świętej pamięci Stanisławem Malinowskim zainicjował powstanie kolneńskiego grobu nieznanego żołnierza, którego dzisiaj świętujemy, a sąsiadującą z tym monumentem mogiłę poległych pod Lemanem wzbogacimy upamiętniającą stulecie Bitwy Warszawskiej, podobnie jak się to dzieje w wielu miejscach Polski związanych ze zwycięstwem 20 roku, tablicą pamiątkową przekazano nam przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą odebrał w Pałacu Prezydenckim przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski. My podkreślamy donośność wiecznej już wiktorii słowami pieśni 12 Jana Kochanowskiego. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służy ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba, że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie. Cześć i chwała obrońcom ojczyzny. Bardzo serdecznie pragnę powitać posła na Sejm Rzeczypospolitej Polski, pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Pamiątkową, reprezentacyjną szablę z napisem Bóg, honor, ojczyzna. Bardzo poproszę o szablę i bardzo zapraszam kolegę Ilka. Wśród tych ludzi jest również 4
wyróżnionych państwowymi odznaczeniami i orderami IPN-ów. Stoją przy pocztach sztandarowych. My zapominamy o nich. Jednak państwo polskie o nich pamięta. Społeczność koleńska nie zawsze. Dlatego jako przywódca podziemnej Solidarności na terenie województwa dla Starego Łomżyńskiego mam obowiązek przypominać tych ludzi, którzy 10 lat walczyli z komuną. I to nie było tak, że przychodziliśmy tutaj tylko kiedy Polska już była niepodległa. Przychodziliśmy tutaj od roku 80, a nawet wcześniej. Noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota. Jak szło wojsko raz ulicą, raz, dwa, trzy. Ciemna nocka, gwiazdy świecą, raz, dwa, trzy. A muzyczka pięknie grała, a siostrzyczka się spłakała. Raz, dwa, trzy. Dzień deszczowy i ponury, raz, dwa, trzy. Polskie dzieci idą w góry, raz, dwa, trzy. A już echo niesie z dala, hura chłopcy na Mostala. Raz, dwa, trzy. Państwa serdecznie. Proszę wybaczyć, że nie byłem na pierwszej części uroczystości, ale dzisiaj w różnych miejscach odbywają się ważne spotkania patriotyczne, więc musiałem być w innym miejscu wcześniej. Szanowny panie pośle, szanowny panie burmistrzu, szanowni przewodniczący Rady Powiatu, Rady Miejskiej w Kolnie, wszyscy samorządowcy, czcigodny księże dziekanie. Dziękuję za ten koncert. Rzeczywiście fragment słyszałem, piękny. Tak trzymać. Szanowni Państwo, 100 lat temu nasi bohaterscy przodkowie ocalili w zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej, najpierw w Bitwie Warszawskiej, potem w Bitwie Niemeńskiej, świeżo odzyskaną, upragnioną przez pokolenia niepodległość. Panie pośle, szanowni Państwo, poczty sztandarowe, grupa rekonstrukcyjna, młodzieży, harcerze, drodzy artyści, szanowni państwo, mieszkańcy Kolna Ziemi Kolneńskiej. Jest nam dany wielki zaszczyt i honor, że w setną rocznicę cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej, wygranej wielkiej wojny, możemy się wspólnie z państwem tu w Kolnie spotkać i czcić to wielkie polskie zwycięstwo. Szanowni państwo, tak naprawdę to trzeba... Jestem upoważniony przez Zarząd Województwa złożyć Państwu gratulacje i życzenia z okazji. Gratulacje dlatego, że Państwo jesteście doskonałym przykładem, jak trzeba czcić swoich bohaterów w Lemanie, innych, którzy zginęli tu 100 lat temu. I bardzo Państwu za to dziękuję w imieniu Zarządu Województwa, również w imieniu lokalnego parlamentu, pana Wojtka Sekścińskiego, który jest ze mną razem radnym i który również Państwa pozdrawia. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy grobie poległych pod Lemanem w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej i przy grobie nieznanego żołnierza, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.
W dniu święta Wojska Polskiego przywołajmy w pamięci tych wszystkich, którzy nad życie umiłowali ojczyznę, dla których wiara, wolność i godność człowieka były dobrem najwyższym. Złóżmy hołd poległym na wszystkich frontach, tym, którzy dali dowody męstwa i poświęcenia. Wieńce, wiązanki kwiatów i znicze na grobie pomordowanych żołnierzy pod Lemanem w 1920 roku i grobie nieznanego żołnierza. Polskiego dobiegły końca.